Kurna, muszę zdjąć gacie. Oczywiście mam sukienkę, ale jeszcze mam pod spodem gacie. No bo kto normalny by zdejmował gacie, kiedy tylko widać nas od czubka głowy do popiersia. Tak to nazwijmy. Czyli po prostu popiersie. Ale ja muszę zdjąć, bo coś mnie uwiera. Tak to jest, jak człowiek przytyje, a gacie zostają w tym samym rozmiarze co wcześniej. Cześć, witajcie. Przychodzę do Was z czymś po kroju kalendarza adwentowego. Niektórzy tak go nazywają, wiecie, hasztagi się zgadzają. Jest to Beauty Chest z Look Fantastic, czyli taka skrzynka dobroci, tak to nazwijmy, bo mamy tam i pielęgnację, i makijaż, i to wszystko takie wysokopółkowe. Za tą skrzynkę, tak to nazwijmy, płacimy 520 zł, chyba że jesteśmy subskrybentami, bądź chcemy nimi być, to wtedy jest zniżka 75 zł, więc wychodzi szybka kalkulacja za 445 zł. Tak, chyba dobrze obliczyłam. No i mamy tutaj pełnowymiarowe produkty. 11 pełnowymiarowych produktów. Niektórzy nazywają to kalendarzem adwentowym, aczkolwiek do kalendarza brakuje przynajmniej jednego produktu, żeby to był taki ten 12-dniowy kalendarz, który się otwiera po zakończeniu Świąt Bożego Narodzenia do Trzech Króli. Wtedy mamy te 12 dni. Więc jeżeli stary pokusi się dorzucić coś od siebie, źle mogło to zabrzmieć, wrzuci tam jakiś kosmetyk albo cukierka, cokolwiek i po prostu będziecie tam czerpać, nie patrząc, to można uznać, że jest to kalendarz adwentowy, także be my guest. Róbcie jak uważacie, zaraz zobaczymy, co znajduje się wewnątrz, chyba że wy to już wiecie, a po prostu chcecie zobaczyć, jak ja wyjmuję te produkty. Jest mi bardzo miło. Także w międzyczasie też wspomnę o kciukach w górę i o subskrypcji. Już niedługo będą kolejne kalendarze adwentowe, które jakoś wyjątkowo długo do mnie idą. Może to kwestia tych obostrzeń znowu, więc może gdzieś tam zostały zatrzymane na granicy, więc już nie przedłużając, zaczynamy. Fajnie, że ten motyw graficzny jest taki wpisujący się także w kalendarz Look Fantastic, czyli to jest wszystko ze sobą powiązane. Mamy takie czarno-złote motywy. Miałam problem z powiedzeniem czarno zamiast biało i to już jest kolejna próba, także cieszę się, że wyszło. Wygląda to tak, postaram się tego nie przekręcić, tak żeby nic mi tutaj nie wypadło. No i tak, może zaczniemy od góry, bo tutaj jest też taka fajna szufladka. Także to jest mega, naprawdę, to jest fajne. Akurat takie konkretne kalendarze, boksy mi się bardzo podobają, bo śmiało mogą potem spełniać funkcje jakichś organizerów, przechowywaczy rzeczy. Dobra, zaglądamy. O, tutaj jest karteczka z rzeczami. Nie patrzę. Pierwszy produkt to jest coś, czym niewiele osób kojarzy, czyli świeczki zapachowe. Chociaż kiedyś nie byłam wielkim fanem, tylko jakoś tak po jakimś tam czasie się przekonałam. Właśnie dzięki świeczkom Nium, które mają przepiękne zapachy, one są intensywne. I ja jestem osobiście fanem tych takich zapachów na sen. I to jest seria Sleep. A tutaj mamy Distress, czyli takie odstresowujące. Ja nie jestem pewna, czy ja właśnie nie mam takiej świeczki odstresowującej, bo jeszcze nie spaliłam, tak, nie spaliłam jeszcze tamtej na stres. Ona gdzieś tam stoi w szufladzie, zapomniałam się troszeczkę z odpalaniem jej. Jakie ona tam ma nuty? Składają się, są taką mieszanką 24 czystych olejków eterycznych, takich najczystszych, o, to jest chyba najlepsze tłumaczenie, olejków eterycznych, takich jak lawenda, jaśmin, czy brazylijskie drzewo różane. No i to wszystko jest tak fajnie pomieszane, żeby nas odstresowywało, także super. Tutaj mamy 185 gramów, natomiast ja tą wielką taką, która wygląda jak znicz i ma 3 knoty, to tam jest chyba z 250, czy nawet więcej. Są bardzo wydajne i naprawdę polecam. Jak odpalimy sobie właśnie przed snem, dosłownie na 5-10 minut, to tak fajnie się ta woń rozchodzi i faktycznie sprawia, że człowiek staje się mniej zestresowany. Ja myślę, że tą świeczkę będę odpalała sobie tak po prostu w ciągu dnia. Czy stary powinien mi odpalać, jak już troszeczkę jestem zbyt zdenerwowana? Tak nagle podstawić pod nos? Wąchaj! Myślę, że to byłoby pomocne. Także naprawdę, świeczki nią polecam i ja, tak jak mówię, kupiłam sama sobie osobny znicz, taki na sen. Dobra, teraz się łapnę za produkt kolorowy i to jest Kevin A Coin.
Nie wiem, czy tak się czyta. Na pewno mnie poprawicie, ja jestem tego pewna. To jest marka profesjonalna do użytku domowego. I to jest akurat róż. Dnio Blush. I z tego, co pamiętam po zdjęciach właśnie tego pudełka, to jest takie fajne, taki fajny róż ombre. I zaraz zobaczymy, czy faktycznie tak wygląda. Ulala, nice. Samo opakowanie wygląda już zawczasu tak a la ombre. Wow, nice. I to wygląda tak. To są bardzo jasne kolory. W ogóle myślałam, że będą ciemniejsze, że to będzie taki naprawdę intensywny róż. Tymczasem mamy tutaj taki przepiękny, koralowo-złoty róż, który przychodzi tak powolutku w odcienie faktycznie takiego różu, już bardziej różowego. Różowy róż, wiecie o co chodzi. Przecudowny kolor. Można to ze sobą mieszać oczywiście. I to jest tak delikatne, że myślę, że nawet osoba, która ogólnie nie lubi różu, ja kiedyś byłam taką osobą, nie używałam w ogóle różu, to myślę, że właśnie nawet taka osoba śmiało będzie używała z przyjemnością i to jest przepięknie rozświetlający róż, więc z pewnością doda jeszcze takiego blasku i świeżości naszej buzi. Także super, ja się na ten róż też bardzo cieszę, że się znalazł tutaj. I jeszcze kolejne produkty też mnie bardzo będą cieszyły. Także ekscytacji nie będzie końca. No i skoro jesteśmy przy kosmetykach kolorowych, no to mamy tutaj Natasha Denona i jest to paletka z 5 kolorami, które z tego co pamiętam są bardzo użytkowe. To wygląda tak. Ja w ogóle myślałam, że to będzie bardziej w kolorach różu, nie wiem czemu. Może są różne wersje? Nie wiem, zobaczymy. Tymczasem mamy tutaj przepiękny beż. Taki uniwersalny bym powiedziała. To jest jedyny matowy kolor. Reszta to jest takie bardzo luksusowe złoto. Do tego jeszcze mamy odcienie brązu i fiolet. Po prostu klasyka do wykonania i dziennego, i wieczorowego makijażu. Także jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu będę miała szansę przetestować paletkę z Natasha Denona. To jest bardzo wysokopółkowy produkt. No i oczywiście ja już z Natasha Denona też mam jeden produkt do twarzy i też bardzo mi przypadł do gustu. No i one są nawet nazwane, te kolory. Mamy Rosewood, Lavender Grey, Shell, Light Coral i Maroon. To jest paletka numer 2. Ciekawa jestem, zaraz przeczytam ulotkę, czy też była, czy inny wariant kolorystyczny był. I teraz łapię za coś, co też w zasadzie markę kojarzę, bo to jest Avalon. I to jest marka, z której już pewnie część z Was również miała, czy żel do mycia twarzy, czy ten taki balsam oczyszczający do twarzy. A tym razem to jest Rescue Mask. I też to jest produkt, który stricte jest przeznaczony do oczyszczania twarzy. Czyli to jest taka maska oczyszczająca na bazie glinki, także tam mamy jakieś migdały i to powinno się nakładać raz w tygodniu na 15-20 minut i to powinno nam wygładzić tą skórę, oczyścić pory, także dogłębnie nawilżyć tą skórę, także jestem bardzo ciekawa. Mamy tutaj mnóstwo też olejków eterycznych i zakładam, że te olejki nie odbiegają od pozostałych produktów tej marki, bo tam zazwyczaj się przebija mocno eukaliptus, którego ja jakoś tak niekoniecznie trawię, natomiast no, same efekty powinny być bardzo fajne, także zobaczymy. Przeczytam sobie jeszcze skład. Na pierwszym miejscu jest glinka. Potem mamy wodę, potem glicerynę, potem alkohol denat. Następnie mamy miód. Potem są słodkie migdały, czyli taka pewnie papka migdałowa. Zakładam, że tam będą jakieś drobinki. Kamfora, czyli zapach na pewno będzie jakiś taki mocniejszy. No i na samym końcu jest też alantoina, czyli też ma wygładzać i dodatkowo jeszcze sprawiać, tak jakby goić naszą skórę, o może tak to określę. Także myślę, że to będzie ciekawy produkt i przetestuję na pewno, zobaczymy czy właśnie przypadnie mi do gustu. No i dobra, no i tutaj na samym wierzchu, już sprawdzę, czy w tych biurach jeszcze coś leży, mamy standardowy produkt dla Look Fantastic. Ostatnio się śmiałam, że wszyscy znają ten produkt. No ja się domyślam, że nie wszyscy, to wiecie, taki żart sytuacyjny, no ale ten produkt tak często występuje w boxach Look Fantastic, czy w kalendarzach, czy gdziekolwiek, że no po prostu aż...
no myślę, tak zakładam, że osoby, które mają styczność z Look Fantastic, po prostu kojarzą ten produkt, nawet jeżeli nie używały, i to jest krem na dzień akurat, Pro Collagen Marine Cream, i właśnie ten na dzień produkt ma jeszcze SPF 30, co jest świetne, zwłaszcza w okresie zimowym, powiedzmy jesiennym, zimowym, kiedy nie chcecie już używać filtrów, bo ja wiem, że wiele osób w ogóle nie używa filtrów w takich nienasłonecznionych sezonach, natomiast mając krem na dzień z filtrem, to jest właśnie świetna opcja, żeby mimo wszystko chronić swoją skórę od promieni słonecznych. I tutaj to jest, też mamy PA z trzema plusikami, co jest fajne, że jest to podane też w takiej formie. No i to jest przeciwzmarszczkowy krem po prostu. Także super. Ja już mam troszeczkę zapasu tego kremu, ale myślę, że się nie zmarnuje. Czy albo ja sama zacznę używać w końcu, albo podaruję czy mamie, czy teściowej. Zobaczymy. Zobaczymy, kto będzie godzien. Nie żartuję oczywiście. Po prostu komu będzie potrzebne. Temu podaruję. Także fajnie. To jest bardzo kosztowny, ekskluzywny produkt i wiem, że wiele osób uwielbia tą markę i uwielbia te kremy, także tutaj nie ma co negować. Zawsze znajdzie jakiś ciepły domyk. O! I na ten produkt się bardzo cieszę, bo wiem, że ma mnóstwo fanów, a ja nigdy jeszcze nie miałam okazji przetestować. To jest PAI. Tak już powiedzmy, że tak się czyta. Mam nadzieję, że tak. Czyli takie serum olejowe z różą, tak? Z dziką różą, o, tak po prostu to nazwijmy. I mamy tutaj 30 ml, czyli oczywiście pełnowymiarowy produkt. Bardzo, bardzo lekka formuła z tego, co widzę. No i tak, no to powinniśmy po prostu nakładać jak typowe serum, 2-3 kropelki na wilgotną skórę, bo przeważnie te formy olejowe powinno się nakładać na wilgotną skórę. No i jak się wchłonie, to następnie możemy nałożyć jeszcze inny produkt typu krem. Także super. Oczywiście te formy olejowe też możemy nakładać na krem, jako taką formę zamykającą naszą pielęgnację, ale ja osobiście wolę nakładać pod krem, czy ewentualnie mieszać z kremem, to też jest fajna opcja. No i tak jak mówiłam, wiele osób uwielbia ten produkt, także cieszę się, że będę miała okazję przetestować. A no i też fajnie, że jest normalnie podana data ważności, bo przeważnie w tych takich brytyjskich produktach, kosmetykach, oni mają swoje oznaczenia daty ważności, więc czasem ciężko jest dojść, jaka ta data faktycznie jest, a tutaj jest normalnie napisane 18 stycznia 2022 roku, także jeszcze trochę czasu mamy też na to, żeby zużyć ten produkt, także fajnie, zawsze może sobie jeszcze chwilkę poleżeć w zapasach. No i dobra, i coś też z marki tutaj, może wysunę bardziej. Też mamy tutaj coś z marki, którą znam już, to jest Aurelia. I to jest, co to tym razem jest? Cell Repair Night Oil, czyli chyba też jakaś olejowa forma. Ogólnie ta marka słynie też z olejków, z produktów oczyszczających do twarzy na bazie naturalnych olejków i też olejków eterycznych, no olejków i olejków eterycznych. I tutaj akurat mamy właśnie taki na noc olejek z neroli, lawendą, różą i mandarynką. Ja mam olejek taki rozświetlający pod makijaż właśnie od nich, który przecudownie pachnie i zakładam, że właśnie ten zapach tutaj będzie bardzo podobny i aż po prostu z samej chęci poczucia tego zapachu, to aż lubię używać tego produktu pod makijaż. On też bardzo ładnie też rozświetla. No i tak to wygląda identycznie. Identyczna buteleczka, tylko tym razem to jest właśnie produkt na noc. Produkty tej marki ogólnie mają chronić, a także odżywiać naszą skórę, no i też mają pomagać redukować zniszczenia takie środowiskowe. Zobaczymy, czy akurat ten produkt będę stosować od razu, bo myślę, że prędzej otworzę sobie ten z PAI, żeby po prostu zobaczyć, jak działa ta nowa dla mnie marka. Same perełki jak do tej pory, także zobaczymy, co będzie dalej. Co jest z Espa, czyli to też jest marka, która mi się kojarzy po prostu z Look Fantastic. Nawet nie widziałam, nawet jakoś tak nie wczytywałam się w te produkty, widząc ten beauty chest na stronie, żeby mieć niespodziankę poniekąd. No i okazuje się, że to jest produkt do oczyszczania twarzy. Czyli to jest taki produkt 3-w-1. Ma być albo takim żelowym oczyszczaczem do twarzy, cleanser, albo eksfoliatorem, albo maską, która też ma nawilżać, odżywiać, wygładzać i widocznie rozjaśniać skórę. Mamy tutaj ekstrakt z moringi. O, i też ma dobrze usuwać makijaż, czyli wykonywać demakijaż. Mamy tutaj także jojoba, enzymy dyni.
jakoś przeoczyłam fakt, że to jest produkt oczyszczający do twarzy i to taka forma 3 w 1, także super. Na pewno sobie od razu to otworzę. Sięgnę po produkt taki pielęgnacyjny i to też jest marka, której jeszcze nigdy nie miałam szansy używać. Dlatego mnie bardzo cieszy, że ten produkt tutaj wystąpił, bo to jest Origins i to jest ta taka seria z żeńszeniem. I to jest akurat pełnowymiarowy, tak mi się wydaje, że to jest pełnowymiarowy, bo ma 15 ml, krem pod oczy, rozświetlający, rozjaśniający krem pod oczy, taki odżywiający i mega, bardzo się cieszę, bo znam osoby, które uwielbiają tą markę i mają wiele produktów z tej marki do twarzy, czy tam właśnie jakieś maseczki, czy produkty oczyszczające, a krem pod oczy myślę, że też będzie hitem, także super. Ja jestem teraz w trakcie używania kremu pod oczy z Koi i też niedługo dam Wam znać, nagram recenzję o tych produktach, także jak skończę, jak nagram recenzję, to myślę, że już tutaj kolejny produkt otworzę pod oczy, żeby móc przetestować. Tak bardzo klasycznie wygląda i wygląda identycznie jak krem, chociażby po prostu krem do twarzy, tylko w takiej małej wersji. Mega! Nigdy nie używałam żadnego produktu. Mamy tutaj 6 miesięcy od otwarcia ważności. No i ogólnie to jest marka naturalna, która bazuje na samych tam roślinnych wyciągach. Jeszcze tylko prześledzę skład. No i ten krem ma też skutecznie zapobiegać zasinieniem wokół oczu, czy takiej opuchliźnie wokół oczu. Tutaj jest oczywiście ten ekstrakt z korzenia żeńszenia, są ziarna kawy, które mają też tak energetyzować tą strefę wokół oczu. No i ten krem ma zapewnić nam takie wypoczęte spojrzenie po prostu. Dobra, kolejny produkt. To będzie produkt, który na zdjęciach miał bardzo fajny kolor i mam nadzieję, że właśnie na żywo też taki będzie. To jest marka Iconic London. 5 ml, błyszczyk taki do ust. Kolor nazywa się Love Struck i wygląda obiecująco. Przepiękny kolor. Tak, to jest inny kolor nieco niż myślałam. Na zdjęciach wyglądał nieco bardziej tak pomarańczowo. Ja lubię takie pomarańczowe odcienie. Natomiast ten tutaj jest bardzo takim jasnym różem. I ciekawa jestem, czy nie będzie aż za jasny na moje usta. Natomiast jak ja naprawdę rzadko używam produktów do ust, to może ten błyszczyk, ta pomadka będzie akurat ładnie wyglądała u mnie. No i tak, to jest Lip Plumping Gloss, czyli jest to błyszczyk, który ma dodatkowo jeszcze tak jakby dawać efekt wypełnienia ust, no i też oczywiście na pewno nawilżać. Spoko akurat, że to jest taki kolor i otworzę, żeby zobaczyć po prostu, czy jakikolwiek kolor daje. Można powiedzieć, że w ogóle nie daje koloru, co jest dla mnie na plus. Ciekawa jestem, czy jakieś inne kolory w ogóle były w tych boksach. Dajcie znać, jeżeli Wy już swoje beauty testy otrzymaliście i jeżeli dostajecie inny kolor niż ten, ale ten jest spoko. Przypomina mi troszeczkę ten błyszczyk z Eveline, Oh My Lips, bo ten też nie daje koloru, tylko taki blask i też ma za zadanie wypełniać usta, powiększać je. Ten tutaj na pewno będzie troszeczkę więcej koloru dawał, ale wygląda bardzo ładnie i myślę, że też będę go tak na szybciej używała rano, bo ja naprawdę najmniej czasu przeznaczam na usta, jeżeli chodzi o makijaż, także to tutaj będzie idealną formą do szybkiego makijażu. No i dobra, i ostatni produkt. Tutaj tak na srebrno nam się mieni i jest to Wow, Color Wow Dream Coat Supernatural Spray i to jest chyba do włosów. Kurczę, to jest jakiś produkt, który ma się utrzymywać w ogóle nawet do 3-4 myć. Muszę zajrzeć do ściągi, bo nie do końca czaję, jak ma działać ten produkt. Internety pomogły, bo naprawdę ciężko mi było obczaić, jak działa ten produkt. I uwaga, to jest spray do włosów, który ma nadawać włosom gładki, jedwabisty wygląd i ma, cytuję, zaimpregnować włosy przed działaniem wilgoci do 72 godzin i ma się utrzymywać nawet do 3-4 myć szamponem. Czyli ja bym powiedziała, że to jest jakaś taka laminacja. I ma też zapobiegać puszeniu się włosów. Nie zawiera silikonów, więc nie oblepia włosów. Ma zapewnić nawilżenie, wygładzenie.
I przeważnie, no, głównie jest przeznaczona do włosów farbowanych, czyli tak jakby ma też zachować ten kolor wewnątrz łuski włosa, żeby ten kolor się nie wypłukiwał, ale też jest przeznaczony do wszystkich rodzajów włosa. Po użyciu tego produktu trzeba użyć jakiejś temperatury typu suszarka. Tak myślę, że suszarka da radę, nie trzeba koniecznie używać prostownicy. Mega, naprawdę, to jest, myślałam, że to będzie, wiedziałam, że będzie jeden produkt do włosów i myślałam, że zazwyczaj, wiecie, u mnie jak produkty do włosów są odbierane i myślałam sobie, a pójdzie dalej. Natomiast tak mnie to zaciekawiło, że na pewno zostawię, przynajmniej sprawdzę, jak to zadziała. I to już jest cała zawartość tej skrzynki, tak to nazwijmy. Dostajemy tutaj 10 pełnowymiarowych produktów o łącznej wartości 1900 zł tam w zaokrągleniu i zważywszy na to, że płacimy albo 520, albo 445 zł, no to dostajemy albo 3, albo 4-krotność ceny, tam lekko ponad. Wobec tego wydaje mi się, że jest to opłacalna transakcja, zwłaszcza, że dostajemy 3 produkty makijażowe, takie wysokopółkowe, bardzo uniwersalne, także myślę, że każdemu będą odpowiadały. No i też dostajemy wszechstronne produkty pielęgnacyjne, zarówno do twarzy, do włosów, co tam jeszcze, no tak głównie do twarzy i do włosów, no i też jeden produkt na stres. Także myślę, że większości się przyda, zwłaszcza w tym okresie takim przedświątecznym, takim stricte przedświątecznym, kiedy już czasem puszczają nam nerwy, więc coś takiego się przyda na odstresowanie, więc jest to przemyślane. Także myślę, że to naprawdę jest opłacalna transakcja i mimo, że znałam tą zawartość gdzieś tam, wiecie, na stronie, bo ona jest tak ujawniona po prostu, nie że mocno, tylko po prostu ujawniona, no to nadal otwierając, jak zobaczyłam, wymacałam te produkty, to jeszcze bardziej do mnie przemówiły, także cieszę się bardzo, że mam tą skrzynkę. No i też tak porównując akurat tą zawartość do kalendarzy adwentowych, które miałam okazję otwierać, bądź które widziałam u innych, to powiem Wam szczerze, że myślę, że to jest jedna z bardziej opłacalnych transakcji. Już pomijając, że kalendarz adwentowy Look Fantastic jest też opłacalny, to tutaj naprawdę trzymają poziom. I myślę, że warto by było zestawić ze względu na cenę tą zawartość z kalendarzem Sephory, tym najdroższym. Właśnie przed chwilą ktoś nawet się mnie pytał, czy będę otwierała ten kalendarz. I szczerze to nie, bo ta zawartość jest nieopłacalna według mnie. Dostajemy tam wiele takich małych pojemności. Gdzieś tam są niby wysokopółkowe, ale przeważnie naprawdę są dosyć malusie. No, a tutaj dostajemy pełnowymiarowe produkty o znacznie przewyższającej wartości niż tam. Wobec tego to jest naprawdę bardziej opłacalna transakcja, aniżeli nie jeden kalendarz adwentowy, chociażby Amazona, który sama otwierałam ostatnio. Zapraszam Was tam, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Koniecznie piszcie, co Wy sądzicie na temat tej zawartości, czy znacie te produkty, czy chcielibyście je przetestować, ewentualnie może macie już wyrobioną opinię na niektóre produkty. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie daliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał i już mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym filmie i że to będzie kalendarz, na który czekam. Wobec tego żegnam się z Wami i do zobaczenia. Cześć!